Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Niezwykły wieczór przed nami, bo niezwykły artysta, oto bohater Stanisław Sasza Stawiarski. Witam serdecznie licznych gości, witam delegację ze Starostwa Pilskiego, które, chcę przypomnieć, powiat pilski zajął pierwsze miejsce w Polsce w rankingu powiatów, także ta galeria jest też wizytówką naszego regionu. Witam panią Carmen Tarsza, która z Warszawy przyjechała, jest właścicielką galerii Quadrillion, która z nami tak zaczyna nieśmiało współpracować, a myślę, będą piękne efekty tego. Witam wielu znamienitych gości, nie będę wszystkich wymieniał. Witam gości z Warszawy, z Krakowa, bo miłośnicy sztuki pana Stanisława pojawili się, zresztą jak widzicie Państwo, bardzo licznie i tłumnie. Dzisiejszy wieczór będzie niezwykły z wielu względów. Nie udawajmy, wszyscy wiemy, jaka sytuacja jest na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, jakie niepokoje targają każdym z nas i co w duszy każdego gra w tych chwilach, których nie dane nam było do tej pory przeżywać, tak groźnych. Za granicami giną ludzie, tysiącami. Burzone są domy, stykamy się z rzeczywistością okrutną. Jakże znajdujący się na drugim biegunie do tego, co tu widzimy, bo tu widzimy afirmację życia, piękny świat, świat, za który tęsknimy, bośmy niedawno to mieli. Jeszcze przed pandemią takie rzeczy nikomu z nas do głowy nie przychodziły. Co może się darzyć, co może być? Nie chcę tutaj nikogo straszyć i nie moim zamiarem jest, bo dzisiaj chcemy pięknie mówić o tym, co wartościowe w człowieku, co powinniśmy cenić, chronić i nieść zawsze za sobą, co daje sztuka w tych trudnych czasach, bo to jest też pytanie, wszyscy mówią, groza na świecie, wystawa piękna, tutaj zachwycacie się. Człowiek potrzebuje. Potrzebuje, jeżeli nie straci człowieczeństwa, a sztuka daje to człowieczeństwo, to wtedy jest silniejszy i optymistycznie patrzy w przyszłość. Myślę, że ten dzisiejszy wieczór tak wszystkich Państwa nastroi, bo gościmy artystę europejskiego, jeżeli nie światowego formatu. Artystę, który swoim życiem, swoją sztuką pokazuje dobro, pokazuje ten świat radosny, który powinniśmy mieć dookoła siebie, którym powinniśmy żyć, a nie w strachu, w lęku, że bomby nam Ruscy rzucą na głowę. To jest dramat, to jest tragedia, a my dzisiaj poszukajmy tego wytchnienia i zrozummy, że bez takiej sztuki w trudnych czasach człowiek może się pogubić. Po tym wstępie obiecuję Państwu, że dzisiaj będzie wiele atrakcji. Wytrzymajcie cierpliwie. Wiem, że na Was mogę pilską wyobrobioną publiczność liczyć. Będzie wywiad z panem Saszą. Będą wystąpienia krótkie naszych znakomitych gości. A na koniec no, super niespodzianka. Jolanta Reszelska w mini recitalu. No, to jest coś niezwykłego. Myślę, że długo zapamiętacie ten dzień u nas, który optymizmem zalatuje, brzmi w przeciwieństwie do tego, co na zewnątrz, co nosimy w komórkach, w smartfonach. Oddajmy się sztuce. Może poproszę artystę, usiądźmy. Ja teraz mam to grząs. Jak to się tu... Pewnie maszynka do golenia firmy Brown, najlepsza to. I co to? Nie, teraz już tak mówię. Tak, to ja teraz mam coś mówić? Nie, proszę usiąść i będzie pan mówił. Żeby, tak. No, żeby był wywiad, tak jak pan wspomniał, to trzeba mi zadać konkretne pytanie, bo ja tak o sobie i o moich przeżyciach mogę się wpuszczać w te długie korytarze, gubiąc się sam, o co chodzi, gdzie jestem i dlaczego. Więc trzeba będzie mnie po prostu zadać pytanie, co nie jest łatwe, wiem z doświadczenia, że nie wiem dlaczego
uczestnicy, wernisaży jakoś nie chcą zadawać pytań. Można jechać śmiało i wiaroma w moim kierunku. Będę odpowiadał. Teraz jakieś sprzężenie. Aha. To zaczniemy. Pierwsze pytanie, no musicie odnieść do tej sytuacji. Jak pan, artysta, przepraszam, coś tutaj? Do przodu kolumnę, bo sprzężenie jest. Jak pan artysta? Już, tylko nie. Czy ja mam na stojąco, czy na siedząco? Nie, na siedząco. Siedząco, bo długo będzie. Na siedząco. Plis à l'aise, to znaczy się na luzie. Plis à l'aise. Plis à l'aise. Voilà, c'est très bien. Jak pan, wybitny artysta, człowiek z bogatym bagażem doświadczeń, odbiera dzisiejszą sytuację na świecie? Dla mnie to jest znak czasu naszego, który trzeba umieć przeczytać. W jaki sposób, to już jest kwestia indywidualna, osobista, bo niełatwa. Jak czytać znaki, jak rozeznać się w znakach ze znaków czasu naszego? Tyle tylko powiem, nie wiem. Może pewne rzeczy nas przerastają, są niesamowite, może pewne rzeczy, których się jeszcze gubimy. Nie wiem, dla mnie to jest... Próbuję uwierzyć, że to jest rzeczywistość, bo mnie się wydawało, że to jakiś film kręcą. A nie, to réalité, jak mówią Francuzi, c'est du réalité, monsieur, c'est du réalité. Często pan, odnosząc się do... Czy słychać? Ostatnie rzędy też słyszą dobrze? Tak, bardzo dobrze pan mówi. Pana malarstwo dziś w tym miejscu, o tej porze, jest to niezwykłe właśnie, co wspomniałem na początku, zderzenie z tą codziennością, rzeczywistością. Czy zawsze tą radość życia pan preferował, przedstawiał na swojej sztuce? I skąd to umiłowanie właśnie? Czy to wpływ Francji, czy charakteru natury? Rysować i malować zacząłem w wieku lat 7-8, wówczas w rzeczywistości tak zwanego Bieruta. Jak ktoś nie wie, kto to Bierut, trzeba się po nim popytać, prawda? Nie było nic innego więc jak kred, ołówek, piórko i guma myszka. I to wszystko, i piórnik. Nie było telefonów. Ja nie żałuję tego, bo to było coś wspaniałego. Trudno nazwać po imieniu, czym to było. Więc jako student już wystawiałem w Krakowie moje prace graficzne. Jako student dziennikarz napisał: Stawiarski pracuje, wystawia swoje rysunki w stylu realizm miserable. Nie miałem powodu odczuwać w rzeczywistości polskiej realizmu miserable, bo byłem uczniem liceum plastycznego, a potem student ASP, na stypendium byłem, więc mimo wszystko podświadomie, zupełnie nie rozumiejąc, instynktownie wyrażałem realizm miserable tamtych czasów, które były czasami zakłamania. Do dzisiaj to wszystko wychodzi. Potem jak już uformowany, młody, jeszcze nieuformowany malarz po studiach krakowskich, postanowiłem zwiać z Polski, czyli jestem potencjalnym azylantem, uciekinierem, który przysięgał sobie w Polsce, że z chwilą, kiedy wyjedzie do Francji, nie powrócę do Polski. Przysięgałem sobie w toalecie akademika, że... który pachniał lizolem. Kto to wie, co to jest lizolem? To perfuma socjalistyczna, bardzo skuteczna. Śmierdząca, ale skuteczna. Przysięgałem sobie, że nie wrócę. No to mówi, no nie, wróciłeś, bo tu jesteś. Nie, ja nie wróciłem. No to jak? Ja tylko przyjechałem. A to, że jestem tu, to ja tylko przyjechałem. Ja nie wróciłem. Ciągle jestem w Paryżu, byłem 15 lat. Potem z żoną zwialiśmy do Saint-Tropez, gdzie 35 lat przepędziłem w zasadzie w krzakach. Tak jak Sezan, kto wie, kto to jest Sezan, to wie, a kto nie wie, proszę się zapytać. Spędziłem czas 35 lat malując krzaki, Morze Śródziemne, skały, dzikie, kolczaste rośliny, od rana do wieczora, nie wiedząc o tym, że to mi da bazę
i że to było już formowaniem mojego poczucia formy na całe życie. Teraz właściwie tu ja się dziwię, że to wszystko ja zrobiłem? Czy to jest pewne? Ja się zdziwiony jestem. Więc nawiązywałem do młodości realizm miserable. Malując w krzakach naturę francuskiego Mediterranean, widziałem ludzi różnych, cierpiących, niosących bagaż osobisty, więc ja mam jeszcze wyrażać realizm miserable i karmić moim odczuciem, obciążać innych, nie, to nie. Zawierzyłem przyrodzie i naturze, która koi, goi rany, pociesza. Od tej pory, malując obrazy, jeżeli są bardzo wesołe i radosne, to dlatego, że w tym momencie, malując te obrazy, cierpiałem z tego powodu X albo Y, ale nie obciążałem innych moim doznaniem, moim cierpieniem, no bo jakim racjem ja mam bliźniego obciążać? To jest moja sprawa osobista, którą wniosę do mojej wieczności. Stąd zachwyt. No to Cézanne to samo, przecież Cézanne nie był uformowany malarzem na akademii, to był amator, to który no, od rana do wieczora swoim bibemus, malował bibemus. Bibemus to były kopalnie piaskowca, z którego w Aix-en-Provence budowali kamienice swoim mieszczanie. I on te takie piaskowo-brązowo-złote w bibemus malował od rana do wieczora. I ja tak właściwie do tej pory tak tu pain, parasol, tam woda. Pain, parasol to jest sosna pinia. Pinia się mówi. Pinia od pain, pinia od pain. Od pinia to jest desépingle. Desépingle to są szpilki. Ona ma takie szyszki. Maluje i no i sam siebie pocieszam, ach, cierpię na langoisse existentielle, co też to takiego, rozpacz istnienia. Mówię tak łatwo i tak wesoło, trudno w to uwierzyć, a niestety jest to prawdą. W ogóle się dziwię, że 35 lat maluję bez przerwy i mnie jeszcze się nic nie stało. Jestem jak bańka na wodzie. Zagrożona potencjalnie, no bo od rana do wieczora i tyle tych obrazów, więc to wszystko summa summarum maluję dla pocieszenia siebie, a przy tym automatycznie ewentualnego drugiego bliźniego, jeżeli chcę przyjąć moje wzruszenie. Ale żeby było wzruszenie w malarstwie, musi być forma. Co to jest? Krzyczę? Krzyczę? Nie, dobrze, dobrze. Co to jest forma, monsieur Ojanowski, profesor de l'université, wie dobrze, jest to, forma jest to jednorodność uświadomiona, jednolita, jednorodna. To jest forma. I patrząc na przyrodę Provence, wyprowadzam elementy, które powiązane ze sobą tworzą jednolitą całość, czyli formę obrazu. O, jakie to mądre, przepraszam. Może za dużo już. Nie. Z otwartymi ustami słucham. Może następnie. O kolorze. O kolor, aha, no. Więc są takie pojęcia. Ja idę do sklepu, który ma... Proszę pana, pan ma sklep z pigmentami? Tak, są pigmenty. To ja proszę pigmenty, jakie pan chce. No takie, a on się pyta, a co pan chce z tymi pigmentami? Ja te pigmenty mieszając będę robił farbki, a z farbek kolory. A jaka to różnica? Pigment, farbka i kolor. Ja mówię zasadniczo. No jak to? Tu studenci przychodzą, jedni mówią farbkę, kolor, pigment. Nie. Pigment, farbka to są wyjściowe jakości chemiczne. A przy udziale i za pomocą tych pigmentów i farbek ja ustalam wartość temperaturową koloru. Wówczas ten kolor jest harmoniczny, związany z sąsiednimi plamami,
jest estetyczny, harmonijny i muzykalny. Kropka. Mądre czy proste? Przyznam się, że nie lubię na temat malarstwa gadać, dlatego że malarstwo malowane, a może być malarstwo opowiadane, wtedy to jest słabe malarstwo. Malarstwo malowane, zaraz, co ja chciałem powiedzieć? Że nie lubię malarstwo opowiadane. Zgubiłem kontekst. No, to może teraz jeszcze może. Do koloru tak, trzeba... Tak, to jest, jak się chce za dużo powiedzieć. To do koloru jeszcze... Do koloru jeszcze światło trzeba dołożyć. Światło! Pan... Aha, no tak. Więc ja, proszę Państwa, idę w naturę i co? Widzę rzeczy, przedmioty oświetlone światłem ze źródła światła. Źródło światła to jest słońce. Powierzchnia barwników na powierzchni dachów, drzew, jezdni, to też są jakieś pigmenty. Ja wówczas zdążam do wyrażenia jednolitego, jednorodnego światła. Wówczas ono istnieje wtedy, jeżeli uda mi się powiązać adekwatnie ilość tych temperaturowych plam wiążących ze sobą. Jak tu mam jedną plamę raz, druga dwa, trzecia trzy i cztery, jakie to będzie jasne i błękitne, jakie to będzie ciemne, szaro, pomarańczowe, jakie to będzie zielono-żółtawe i to jest A, B, C, D, tak jak struny w skrzypcach muszą być dokręcone, żeby były skrzypce nastrojone. Jeżeli te plamy temperaturowe nie są zestrojone, to nie ma malarstwa, nie ma melodii, nie ma muzyki. Więc malarstwo jest językiem, które posiada swoją stylistykę, ortografię, swoje piśmiennictwo. Tak samo istnieje nawet solfeż malarski, nieoficjalnie. Tak jak istnieje solfeż w muzyce, służy po to, żeby móc napisać i przeczytać melodię. To samo istnieje w malarstwie, tylko nieoficjalnie. Ale pośród malarzy zaangażowanych wiedzą, że ten rodzaj języka po rosyjsku malować, znaczy pisać kartinu. No po czemu pisać? No to musz to pisać, to jest malować. A myśmy malowanie wzięli z niemieckiego malerei. Malwa, malerei, malwa, malować. Ale normalnie to jest pisać kartinu. Ale ta kartina musi być tak napisana, żeby elementy, które ją budują, stanowią, były ze sobą adekwatnie połączone. Przepraszam, że krzyczę, nie umiem inaczej. Ale dobrze się słucha. A jeżeli adekwatnie się połączy to wszystko, to powstaje harmonia. I na Pana obrazach ta harmonia, idealna harmonia światła, koloru i tych wszystkich innych... No to właśnie mówiłem o tym. Mhm. No i to powoduje... Jeżeli tego nie ma w obrazie, kiepsko, nie ma malarstwa. Jest opowiadanie jakiejś anegdoty, wydarzenia. Wtedy się mówi, że ten obraz jest literacki. Nie ma malarskości. I to ofiarą tego błędu pada bardzo dużo malarzy. Nawet jeżeli sprzedają za duże pieniądze, to jest przeciwnie. Nieznikomy procent malujących robi dobre obrazy. Ale można się rozeznać na tym, czy to dobry, czy zły. Nie dzięki wykształceniu akademickiemu. No, wystarczy być wiernym instynktowi, którą dała nam natura przez mamusię, a mamusi dała Bozia. Jak tego nie ma, to lepiej zrobić walizki, kupić bilet tramwaju, auf Wiedersehen i będzie wszystko w porządku. Uff. Dobrze, dobrze. Super, to słuchamy tutaj. Nie, nie, nic nie trzeba. To słychać mnie? Słychać, bardzo. Ale jak krzyczę, kto się boi?
Te kolory, tą jasność znalazł pan no, na Lazurowym Wybrzeżu. To ma jednak... Proszę? Na Lazurowym Wybrzeżu. Kolory, tą jasność, słońce, to wszystko pan odnalazł. Côte d'Azur, czyli Lazurowe Wybrzeże. Ja mówię do żony, to gdzie jedzie, gdzie wysłasz list? A na Koci Lazur. No bo kot to jest... Kot, kote, terrakota, dykote i to jest bok, brzeg, brzeg. O czym to mówiliśmy? O Lazurowym Wybrzeżu. O Lazur, aha. Dlaczego Lazur? To jest takie zjawisko bardzo optyczne, to prawo optyczne. Tam w Morzu Śródziemnym jest tak, ląd francuski, morze i woda tu, a w niektórym miejscu to ląd wchodzi w wodę morską i stoi tak tutaj, stoimy sobie tutaj na lądzie, który tu wszedł, a tu jest woda przed nami, a słońce tutaj. Słońce z tej strony padając na nas na wodę, pod takim kątem pada, że kąt padania równa się kątowi odbicia, prosta, prostopadła, w kącie padania i odbicia leżą na jednej płaszczyźnie. To takie zjawisko i odbija się to tutaj, leci i ono pod tym kątem powoduje toż woda, że światło, które woda odbija jest koloru lapis lazuli, czyli kamień wulkaniczny, który się już wyczerpał w kopalniach, ale jest jeszcze trochę tego lapis lazuli w Afganistanie i kosztuje bardzo drogo. Ale można go już z chemią syntetyczną osiągnąć, lapis lazuli, bo już prywatnych nie ma, ale jeszcze w malarze XVIII-XIX wiek to tam mi płacili za to jak za złote zboże na lapis lazuli, lazurowe. No to tak nie. Czym? Proszę łyka, bo jedziemy dalej. Pan Stanisław obiecał, że będzie mówił bardzo dużo i bardzo ciekawie, bo to już nie trzeba obiecywać. Panie Stanisławie, nie każdy malarz sobie poradzi z tymi kolorami, barwami tego morza, natury, co tam na południu Francji jest. Pan sobie znakomicie z tym radzi. Jaka tajemnica w tym tkwi? W czym? W tych kolorach tego morza, natury, to co widzimy na obrazach pana, bo to jest tajemnica. Jest takie zjawisko też bardzo fizyczne, że na południu, w czerwcu, lipcu, największe 35 stopni gorąca, światło ze słońca leci, pada na rzeczy, przedmioty, odbija je i to światło jest wszędzie, ale to światło jest spotęgowane o drugie tyle wodą, która powoduje, że światło padając na wodę, woda, powierzchnia wody jest rodzajem lustra, i odbija co najmniej 80, nie wiem tam ile procent tego światła padającego, więc z jednej strony jest dawka światła z oświetlenia ze źródła słonecznego i ta sama porcja światła dodatkowo jest odbitego powierzchnią wody. Więc w zakamarkach cienia, półcienia powstają takie subtelności, których my tu w naszym klimacie subtelności wibrujące, kolorystyczne, które my tutaj nie mamy. My mamy melancholijną pastelowość, która jest taka melancholijna, jak Chopin jest melancholijny i bardzo nobl, czyli szlachetny. No tam to nie jest, to jest satap comme, Francuzi mówią le soleil satap comme une plomb. Co znaczy? Słońce tutaj wali jak ołów. No to proszę pana, no to ja wtedy tylko cieniem, jak byłem młodszy, a już nie jestem młodszy, to tak tutaj malowałem pierś odsunięty tego, teraz kapelusz, rękawiczki i cieniem, co to zrobić, nie wiem dlaczego. Przepraszam, nieprawda. Do dzisiaj Sasza maluje w gorącym słońcu i opowiem o państwu zaraz na ten temat. Jestem świrem! Owszem, w kapeluszu, ale w pełnym słońcu i dzięki temu powstają te niezwykłe prace, ale to za chwilę. No wiecie, no jakie ja mam szanse, nie mogę nic przemycić, ani nic, prawda? Tak. Proszę, no.
Mieszkając tam we Francji, na pewno zetknął się pan z wieloma ciekawymi osobami, postaciami ze świata kultury, sztuki. Może trochę tutaj w te anegdotki byśmy weszli. Spotkałem córkę Picassa, Paloma. Byliśmy w Monachium z żoną w takim markecie wielkim, jedno piętro, porcelana Palomy Picasso. A bum, wchodzimy, akurat ona była. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous parlez français, mais comme vous voyez, je parle, je suis français. Je suis naturalisé français, mais je suis français. Ah, c'est très bien. Et vous vendez porcelaine? Pani sprzedaje porcelaine. Tak, tu sprzedaje Monachium porcelanę. Ale mi dodaje, niech proszę, oni ludzie myślą, że ja sprzedaję porcelanę moją dlatego, że ja mam nazwisko tatusia Picasso. Nie, to dzięki mojemu talentowi. No to ja mówię, jak pani cierpi, że pani ma nazwisko tatusia, niech sobie pani zmieni na nazwisko Kwiatkowski, ale Dąbowski, do cholery, nie. Albo moje nazwisko Steraski, zobaczymy jak to pójdzie, nie? Pójdzie pod górę i pod tego, nie? No to są dzieci, które są ofiarami sukcesu tatusiów. To takie prawo istnieje. I, a potem no to, no jak uciekliśmy z Paryża na to, no Saint-Tropez, trzeba było zarobić coś, no. Mówią mi, szukasz roboty, jest w hotelu trzygwiazdkowym, będziesz stróżem nocnym. Widziałem Sorbonę i Gomorę. Pracując w recepcji hotelu trzygwiazdkowego w Saint-Tropez, widziałem Sorbonę i Gomorę. Rozumiemy się? Pilnowałem dzieci Aznawura. No, rysowałem kuniki, palmy, motylki, nie wiem, po co to, ja takie rzeczy rysowałem. I ona taka 9 lat i mówi, jak ja podrosnę, to pobierzemy się. Pff. Ja do domu w te pędy do żony, że córka z Nawora chce wyjść za mąż. Żona mi mówi, poczekaj trochę na myście, żebyś nie pożałował, nie? Potem, no to Aznawur był bardzo w porządku facet, nosił ten, jak się ten krzyż nazywa, taki z dwoma poprzecznymi? Proszę? Prawosławny. Jak? Prawosławny. Prawosławny, no ale on jest, Aznawur jest tym Georgien, Gruzja. Facet bardzo w porządku. Miał to samo konto bankowe w Societe Generale z moją żoną. Wydawali się też to. Więc na mnie w tę godzina druga w nocy, a to krzyk, susza! Na mnie, chodź, co? A znowu tonie! W hotelu było bruda, w hotelu były stoły do tego żarcia, nie? Komplet. Restauracji to 50 osób, to oni obracali dwa razy po 50, to jest 100 osób, to była szmali kasa nieziemska. No wypili za dużo szampana i wrzucili Aznawora do basenu. A Aznawor nie umie pływać. No to ja plum! A jako prawdziwy zaadoptowany Polak we Francji, plumnąłem i Aznawora wyciągałem. No, ze gentim się. Co ja jeszcze tam widziałem? A, Louis de Funès, on kręcił filmy. Tam między Ramatuek pochodzi nazwa od modlitwy arabskiej Rahmatullahi. Salam alaikum, inshallah, rahmer, psalamani. Tu po arabsku Ramatuel, to saracen tej mowy. Ale o czym to ja mówiłem? No, Louis de Funès. Louis de Funès kręcił filmy tam od, przed Saint-Tropez, plaża ma 6 kilometrów. I on tą swoją żonę ciągle pisał jakieś bzdury, które cały świat się pokieszał. To no bibisz, wielmą, nie, mama, bibisz. I to tam wszędzie, gdzie tego było. Ale to takie związane znajomości z sezonem, ale w Paryżu spotkałem no, poważnych ludzi, Szakala, ale to on nie rozmawiał, włożymy się, Czapski, to literat i malarz, który pomarł w Maison Lafitte, kto wie, tymi sprawami, wie o co chodzi. Giacometti spotkałem, taki rzeźbiarz bardzo sławny.
Potem ten, co palec wyrzeźbił taki, Cezar, on nie żyje. To wszystko na południu, ale to oni dyskretnie żyją i unikają kontaktów. No, no i jeszcze słynny spór z Brigitte Bardot. A oui! O salop! O świnia! Ona. Moja żona się założyła w Saint-Tropez, które się nazywało 2000 lat temu Kakabaria, Heraklea Kakabaria, bo tam byli Grecy, a jak świętego Tropeza ciachnęli, skrócili o głowę, Neron go ciachnął, bo przyjął chrzest, to go włożyli, ale nie o tym chcę mówić. I o czym to mówiłem? O Brigitte Bardot. A, no tak. I moja żona butik sobie założyła, prêt-à-porter féminin. To jest tak, tu stanik, tu koronka, tutaj strągi, takie tutaj. I ona Brigitte Bardot tam na takiej przejściowej ulicy, ja w tym hotelu, gdzie była Sorbona i Gomora tu. I pewnego dnia Brigitte było w takim skórzanym, obcisłym, idzie sobie, tralala, do swojego coiffera Antoine. A Antoine to był ulala. I nagle z tego garażu dziurą wychodzi kocica moja i dwa koty. W tym momencie Brigitte Bardot idzie do swojego Antoine Coiffera. Patrzcie, mygryski syksa. Co to jest? Tam se ma szat, to jest moja kocica. Nela de petit chat, ona ma dwa koty. No tak, ona ma dwa. Pan śmiał jej pozwolić? A ja mówię, ona mnie o nic nie pytała. Dlatego, dlaczego? Bo koty w Saint-Tropez żyją na cmentarzyskach. I tam żyją i tam muszą robić sikanie. I jak kot sika, to cuchnie. Co tu zrobić? Trzeba było koty kastrować. A tam żyłą złota, zawód weterynarza w Saint-Tropez, to żyła złota, bo tam przychodzą, mon petit bijou, mon petit niania, mon petit chien, mon petit lalala, mon petit tralala. Wychodzą do tego weterynarza i temu ciekawe tamtemu operację. Ile? Kastrowanie kota 400 franków było w 70 roku. Przeliczcie sobie ile. Wiem, bo już autostop robiłem przez Francję, Włochy do Polski jako student i tak się złożyło do Saint-Tropez, zawiózł mnie weterynarz Brigitte Bardot. I ja jej się pytam, gdzie pan jedzie? A słychać to? Słychać, tak. A on mówi, jadę do Brigitte Bardot, bo jej te małe lion, lwy, malutkie, ma ich 6-7, a mówi, że ona sama jest 8 lionkiem. Dlaczego? No bo trzeba szczyknąć, trzeba to, trzeba tamto, no to... No więc Brigitte Bardot była od zwierząt, a i ona mi Brigitte Bardot mówiła, te koty, pan pozwolił, żeby ona miała koty, będzie, ja panu zrobię proces verbal. Proces verbal to nie jest innego jak to sąd w sądzie, przestępstwo prawne. No to ja te koty do kartonu po wodzie Evian, 10 franków plus kot za darmo, to nosiłem. Po placu targowym, gdzie grają w te bóle. Oj la la, o pétan, fétan, ta ból. Oj la 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 la, ola. Wiecie państwo, co to jest, ja pokazuję? Grają w bóle. Od rana do wieczora grają w bóle. Nikt się nie modli, nikt się nie martwi Ukrainą. Grają w bóle. A ta sędzina w bóle, to ona już się nie schyli po bóle, tylko ma taką... Tu magnes, tu szyi magnes i tak ciach i tym magnesem bóle, żeby tu nie zginęła, bo przez cały dzień jak się będzie zginać bóle, to będzie miała francuskie lumbago. To jest też Sorbona i Gomora. Ale co mówiłem o czym? O kotach. Tak, o kotach Brigitte. No nie było procesu, bo ja koty rozdałem, a to wzięły te koty, wzięły Angielki, bo one Anglezji, one emeryturę sprzedają, wszystko co mają
jadą do Saint-Tropez, żeby emerytę podziwiać coucher de soleil. Wiecie, to jest coucher de soleil? Zachód słońca. Pastelowy, rose i bleu. I stąd Picasso zaczerpnął pomysł okresu różowego i błękitnego. La rose et bleu. Bo Picasso tak stał ze swoim jedynym admiratorem, uczniem Masson. I tak patrzy na zachód słońca i mówi: putain de merde. To jest przekleństwo brzydkie. Mówi: on a jamais fait cet sujet-là. O kurwa mać, nigdyśmy nie namalowali tego tematu zachodu słońca. Musimy to kiedyś zrobić. No i zrobił, zaczerpnął bleu, rose, to może państwo by się wiedzieć, dlaczego był rose bleu, który do tego dorzuci swój rysunek realistyczny. To nie jest nic takiego wielkiego osiągnięć Picasso nie zrobił przez rose bleu. To jest malarstwo liryczne, melancholijne i monochromatyczne, ale to już jest spojrzenie malującego. Pozostałem sąd osobnie dla kogoś. Co mówiliśmy o Brydzie. No potem Brydzie, jeszcze wzięła od mojej żony koronki naprawiane, bo ona kupowała koronki tutaj, takie robione szydełkiem, nie? Tak się mówi. No to ja biorę tą koronkę i tu przyjdzie chłopiec z czekiem dla pani. To moja żona uwierzyła. Do tej pory nikt nie przyszedł z czekami. No ale widziałem ją, wywiad miała już parę lat temu. Chora była, przyznała się, na co choruje, na osteoporozę. No to mówią: madame, il faut se opérer, trzeba się zoperować. A no. Pourquoi? Dlaczego się nie trzeba zoperować? A w życiu trzeba trochę cierpieć. Ja byłem zbudowany! Bridget bardzo dobrowolnie przyjęła cierpienie. To jest budujące, tak czy nie? Proszę się nie bać, jak krzyczę, to dlatego, że się boję. Proszę, drobny łyk, a ja następny... Do tej pory koronki nie zostały zapłacone. No jeszcze jest trochę czasu. A jeszcze przyszła l'Association pour Protection des Animaux. Związek Protekcji Zwierząt, zbieramy pieniądze. Tutaj rozłożyła 6 metrów na placu targowym. Tu był rower, to były jajka wielkanocne malowane, stróże na tego, tam jakieś pierdoły różne. I ona przyszła akurat i mój kumpel mówi: o, Brydzibra przyszła. No to on kupił jajko, stróże, kraszankę malowaną wielkanocną i niech ci podpisze to. Ja mówię: madam, to jest mój kumpel, kupił to, że pani podpisała. No podpisze, ale co on to zapłaci? Nie mógł wziąć tego bez zapłaci. Taka. A jeszcze zbierała krzesła wyplecione trawą prowansalską. Ja nie wiem, jaka to trawa, jakieś takie. I tam takie dziecko cygańskie, żitan, było i to tak nie chodziło do szkoły, tylko plotło to. Ona zostawiła, on to wyplótł jej, ale nie tak, jak ona chciała. Jak ona la, o la, a nie tak, a to trzeba było tak, a to trzeba było... Mogłaby się dać truć tyłek, przestać nad bitnym dzieckiem tych żitan, bo ono nie poszło do szkoły, tylko na targi. No ale tego nie rozumiemy. Czy ja się zachowuję niegrzecznie? Grzecznie. Pan bardzo chętnie wychodzi ze sztaglugami, z paletą, plener i jest jednym z nielicznych, którzy jeszcze tak... Nie tylko nieliczny, jestem jedyny ze sztalugą, tak jak malarze w XIX wieku i na początku XX wieku, to nienormalne dla nich. Dlaczego? Albo cała reszta robi zdjęcie, internet i machlują, przewracają w lewo i w prawo. Nic z tego nie będzie, dlatego że, proszę państwa, internet, jak mu się da pożywkę, jakieś zdjęcie, on ze zdjęcia naturalnego, nie z elementów przyrody, które są na zdjęciu,
internet nie wywoła tak zwanych działań. Co to są działania? Są to takie optyczne wartości, które spowodował wpływ jednych przedmiotów na drugą. Przedmioty zmasowane blisko siebie jedna przy drugim powodują, że one nawzajem zmieniają swój wygląd trochę. Ta zmiana wyglądu jest bardzo ważną wartością, bo ona gwarantuje artystyczne powodzenie obrazu. Ona wyróżnia to, że to nie jest naturalistyczne, realne przeniesienie fotograficzne zdjęcia, tylko tam są zmiany i te działania to nazwali działaniami, bo to działa tak jak na przykład w przyrodzie jest kropla wody na kawałku błyszczącym tu, potem zadziałałem na nią zmrożonym powietrzem i ona z kropli wody zrobi się płatek śniegu. To jest ta sama woda, a płatek śniegu, a kropla wody, no to są skrajne wyglądy. Nastąpiło działanie. Tak bym to, jeżeli malarz potrafi widzieć działania wywołane wpływem przedmiotów wszystkich sił nawzajem, które są, to ma gwarancję i powodzenie malarskości. Jeżeli nie, to powinien auf Wiedersehen zrobić walizki, kupić mu bilet i pojechać na co innego. Przepraszam. O sobie pan często mówi, że jest pan malarzem motywów zobaczonych. Tak jest. Tu na tych obrazach, tak pokrótce, co widzimy, żeby tak ułatwić później percepcję państwa? Tak zwane, mówię o zobaczonym obrazie, patrząc na naturę, w pewnym momencie widzę percepcja natury, ale on się zmienia i widzę obraz, dzięki temu zostaje wywołany obraz zobaczony, dzięki tym działaniom. I on ma warunki malarskie. Drugi obraz to jest obraz wymyślony. Bardzo dużo się wymyśla obrazów obecnie przy użyciu internetu i tej inteligencji scientyficznej. I to jest właśnie obraz zobaczony i wymyślony. Dużo jest artystów, którzy robią obrazy wymyślone, to znaczy tak jak sobie wymyśli, to tamto można to, ale on będzie ten wymyślony, będzie dobry, jeżeli artysta zastosuje swoje doświadczenie, swoją mądrość zdobytą przy analizie obrazów zobaczonych. Ciężko? Trudno? Ale... Parole śpiewała ta ulubiona moja ta, no jak... To może proponuję teraz pan sobie... Parole, które opowiadam o malarstwie, to ciężka sprawa. Tłumaczę jeden język przy użyciu drugiego. To... Teraz 5 minut, niech pan usiądzie, łyknie wina, a ja poproszę o zabranie głosu pana Jacka Ojrzanowskiego, który w książce pod tytułem Homeroskopium sztuki jeden z rozdziałów pięknie zatytułował i poświęcił tej postaci oto, a tytuł tego rozdziału Stanisław Sasza Stawiarski, Chwała na wysokości słońcu. Krótko i pięknie o tej wystawie, panie Jacku, prosimy. Witam państwa serdecznie. Poświęciłem ten tekst z tej książki Homeroskopium, którą wydała pani Zuzia Przeworska, która tutaj jest z nami. Proszę ją powitać oklaskami. Bardzo proszę, tak? Jeśli państwo pozwolą, to nie tylko w swoim imieniu, ale również w państwa imieniu podziękuję za te wspaniałe emocje, które są naszym udziałem. Podziękuję Starostwu Pliskiemu oraz przede wszystkim panu dyrektorowi Wolskiemu oraz jego całej ekipie za to, że jesteśmy tutaj i mogliśmy się spotkać z Saszą. Sasza przyjechał do nas ze swoją muzą i największym przyjacielem, którym jest Maria, jego żona. Bardzo prosimy, Marysiu,
Drodzy Państwo, w Polsce to jest tak, że jak student kończy Akademię Sztuk Pięknych, to zapisuje się do Związku Artystów Plastyków i jest takim członkiem. We Francji jest troszeczkę inaczej, zupełnie inaczej. Tam, żeby zostać członkiem Związku Artystów Francji, trzeba sobie na to zasłużyć. Tak jak w Akademii Filmowej. Po prostu takiego artystę, którego się wybiera, zaprasza się do tego związku. I Sasza jest członkiem takiej Akademii Francuskiej. Proszę Państwa, Sasza również jest, posiada tytuł, honorowy tytuł profesora, który otrzymał za swoją twórczość z rąk Akademii Sztuki i Literatury Francuskiej. Ja jeszcze chciałem wyjaśnić jedną kwestię, mianowicie Sasza jest twórcą klasy światowej, o czym świadczy wiekopomne dzieło Henri Benedita, który umieścił Saszę jako jednego z najwybitniejszych światowych twórców obok Wita Stwosza i Cezana i innych wspaniałych artystów. Powiedziałem o tym po to, żeby po prostu Państwo poza tą niezwykłą osobowością również docenili to, co doceniła historia. Drodzy Państwo, ja teraz może oddam mikrofon pani Carmen Tarsze, która powie o Saszy, może powie o rynku sztuki w kontekście twórczości Saszy, tak? Bo to jest wybitny fachowiec. Pani Carmen prowadzi jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych na pewno w Warszawie, w naszym kraju również. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten przemiły wstęp, ale proszę Państwa, ja chciałabym opowiedzieć o samym Stasiu jako osobie naprawdę niezwykłej. I tak jak jeszcze nie zdążyliście pewnie obejrzeć tej całej wystawy, ale obraz, który wisi w domu autorstwa Saszy, bije ogromnym ciepłem i nieprawdopodobną energią, dlatego że to jest niesamowity człowiek. To jest osoba o wielkim sercu, jest niezwykle dobry, niezwykle wdzięczny, a mówię to dlatego, bo go znam. I znam go z taką pomysłem, miałam taką nieśmiałością, sobie pomyślałam, że zaprosiłabym Saszę na plener w Toskanii. Sasza zawsze maluje we Francji, ale no to jest w sumie niezbyt, nie tak daleko, może się zgodzi. No i tak nieśmiało spytałam się, czy by nie przyjechał. Ja chciałam zorganizować cały transport, ale proszę sobie wyobrazić, że Sasza sam przyjechał ze swojej lokalizacji Ramatuelle, gdzie zazwyczaj przebywa latem, ze swoją malutką walizeczką, w drugiej ręce miał pudełko takie jak Renoir nosił w plener, o którym wcześniej opowiadał faktycznie, pełne farb i on rzeczywiście wychodzi z tym pudłem, rozkłada je w danych okolicznościach i zaczyna pracę. I to był jedyny artysta, spośród których mieliśmy 7 artystów na plenerze. Sasza od rana do późnych godzin malował. Ja kiedyś przychodzę do mistrza i on w tym właśnie białej czapeczce, gorący plac, musiałam wyjść i sprostować tą nieprawdę. I mówi, patrz dziecko, patrz, jaki piękny pejzaż, przepiękny, ale jakiś artysta taki nieudolny. I on tak skromnie o sobie mówi, on jest niezwykły. To jest, on jest wdzięczny za wszystko. To jest, takie wyjazdy są bardzo trudne do zorganizowania, ale jest tyle radości i takich artystów jak on, proszę Państwa, nie ma. Ja naprawdę zachęcam do kupowania w ogóle co można, bo nie wiem, czy wiele można, ale ponieważ jest to jednocześnie amator i wielki koneser dobrego wina, proszę dołożyć do każdego obrazu butelkę dobrego wina. Na pewno artysta się ucieszy i będzie wdzięczny.
Tak. Ja to muszę wszystko wysłuchiwać. A na rynku sztuki, gdyby taka wystawa miała miejsce w Warszawie, to na pewno by się już, no mam nadzieję, że nie pobili, bo już wystarczająco się ludzie biją na świecie, ale na pewno mielibyśmy tutaj nie jeden konflikt. Także ja myślę, że to jest artysta, było wielu, nie będziemy, ja nie chciałabym nawet porównywać do nikogo, ale lapidarność i to, co Sasza opowiadał, to doskonale też widać na tym pierwszym obrazie, gdzie jest, kiedy jest bardzo gorąco, my jak byliśmy w Toskanii, były bardzo, bardzo długie, że tak powiem, linie horyzontu i przy wysokich temperaturach pejzaż się jakby skraca albo stapia i on to świetnie potrafi ująć. Niestety na tej wystawie, ja bardzo przepraszam, ale nie udało się zorganizować tych prac z pleneru we Włoszech, ale mam nadzieję, że przy jakiejś okazji będzie to możliwe i je udostępnię. I faktycznie horyzonty i linie u Saszy są znakiem szczególnym, powiedziałabym nawet taką sygnaturą. Niemalże w każdej pracy, nawet jak teraz wzrokiem sięgam, to widać. I to jest takie, bym powiedziała, szczególne. Nie wiem, czy nawet sam Sasza to zdaje sobie z tego sprawę i rozpoznaje, ale to jest, on sięga właśnie, wybiera miejsca takie, gdzie może zobaczyć jak najwięcej i syntezować to w taki sposób, żeby poczuć, bo on też by chciał pokazać dźwięk, który go otacza. I dlatego te obrazy biją takim ciepłem. Ja nie wiem, nie będę Państwa jeszcze bardziej zachęcać, ale uwielbiam, ja uwielbiam się patrzeć, ja uwielbiam się na Państwa patrzeć teraz i na tą całą salę. Nie mogę się doczekać, kiedy Państwo będą mogli to sami obejrzeć i zobaczyć. Także jeżeli ja bym mogła pomóc i coś opowiedzieć, służę też swoją wiedzą i może ja nie wiem, jaki jest dalej program, panie dyrektorze, bo też nie chcę się rozgadać. Dziękujemy pani Carmen Tarcha. Myślę, że jeszcze nie raz panią zobaczymy i usłyszymy w Pile, bo to dla nas wspaniała sprawa, że mogliśmy nawiązać współpracę tutaj z panią. Jest to coś cudownego. Brawo, przywitajcie gorąco, bo dzięki pani Carmen będziemy jeszcze mieli wielu wspaniałych artystów. A chcę powiedzieć Państwu, że chyba nie przesadziłem, mówiąc, że dzisiejszego wieczoru to nasza galeria w Pile jest takim centrum sztuki w Polsce właściwie, bo jest to wydarzenie na skalę naprawdę polską, wielką, a kto wie, czy nawet nie w Europie, bo pan Sasza już dawno takiej wystawy dużej nie miał, co mi się tutaj zwierzył, jak oglądaliśmy. Tym większy dla nas zaszczyt i radość. Witać pana i teraz jeszcze może... No, co można jeszcze dorzucić? Może jakieś pytanie? Aha, właśnie. Mówiliśmy o tym, że słuchający bardzo nieśmiało zadają pytania. Nie wiem dlaczego, może skrępowanie, może obawa, że tak wypadnę, nie warto. Chętnie odpowiem na brutalnie, szczere, za szczerze zadane pytanie. O, proszę. Sasza, tyle lat mieszkasz we Francji, jaki jest twój ulubiony ser? Co? Tyle lat mieszkasz we Francji, jaki jest twój ulubiony ser? Ulubiony ser, to on nie wiem, jak się nazywa. Ja tylko skorzystałem z audycji francuskiej w telewizji na temat smacznych serów. Powiększyli kilkunastokrotnie to, co się w serze dzieje. I zobaczyłem roztocza. Tam zobaczyłem też swego razu Sorbonę i Gomorę. Roztocza przeokropne, des affreux, des monstres, du diable, des formes hypertrophiées, impossible à accepter. Saszo, ja chciałem zapytać się. Ale smaczne. Przepraszam. Ale bardzo smaczne. No to czym nas karmią? Sasza, czy ty jesteś szczepiony? A de Gaulle mówił, jak tu rządzić takim krajem jak Francja, skoro samych serów jest 290 ile?
To kiedy to było? To było w czasach, kiedy ja zwiałem do Francji. Dzisiaj to nie jest 298, tylko chyba 1298, bo to teraz robią sery te, no nie wiem jakie, wie pan, bo już materiał już zupełnie może syntetyczny jakiś ser, nie wiem. Sasza, ja chciałem zapytać Cię, czy Ty jesteś szczepiony? 3 razy błagałem francuskie te infirmiere, żeby mnie zaszczepiły tam, gdzie ja chcę, to znaczy w pupę, a nie tą w rączkę. A dlaczego? A ja odpowiadam, sam exit. To mnie podnieca. Taka blonda, o mamma mia, une blonda francesa, quelle bella la blonda. I siak, siak, siak. No. Monsieur, là, gentiment, ici, bon, d'accord. Nie czekając na drugie szczepienie, nie mogliśmy powrócić we wrześniu do Polski, tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, aż do maja przebębniliśmy we Francji. Ja nie narzekałem, bo powstał ten obraz, ten, powstał tamten, siów obraz, ja wychodziłem, mnie tam nie obchodzi, tylko lepiej, voilà, c'est tout, hein. Donc, przywiozłem kilkadziesiąt pomysłów na obrazy i już, no. Co jeszcze bardzo? No nie. Kto zada ładne, mądre i trudne pytanie, przed którym ja będę... Dobrze, już pana pytam. Monsieur professeur. Voilà. Une question. Voilà. Proszę pana, kończył pan, mówił pan, że kończył pan studia w Krakowie. Tak. Czy nie było to dla pana obciążeniem w dalszej twórczości, jako że mistrzem i krakowskim bardzo znanym, z którym pan się musiał zetknąć, był Jonasz Stern na przykład. Jonasz Stern. I on akurat dokładnie jest zaprzeczeniem twórczości tej, o której pan mówi i ta, która się... Nie całkowicie. On operował tylko kolorem i barwą. No, on operował Jonasz Stern jako polski Żyd. I było bardzo dużo, bardzo fajnych Żydów w Polsce. Ale moje pytanie brzmi inaczej. Czy Akademia Krakowska, akademii, z którego pan nabył w tym Krakowie, była dla pana w dalszej twórczości obciążeniem czy handicapem? Nie, handicapem nie. Obciążeniem w jakimś sensie pozytywnym, bo ja robiłem dyplom u Rudzkiej Cywisowej, a to kapistka. Czyli celem samym w sobie zdążania w malarstwie jest gatunek koloru. Bez koloru nie ma malarstwa. Tak jest, bez muzykalności i harmonii nie ma muzyki. Ale jest obrazów jak cisza. Jak będę śpiewał fałszywie, to piosenka się nie będzie podobać. Obrazów cisza i w pańskich obrazach jest ta cisza zaklęta na serc ginący kierunku. Jest cisza zaklęta, bo natura jest cicha. Natura nie ma tkanki nerwowej, nie cierpi moralnie, nie cierpi duchowo, jest naturą tylko i tam się dzieją dramaty, które my mówimy, to są dramaty, a to są układy normalne jakieś w naturze. Ja patrząc na naturę, widzę firankę, za którą się kryje wszechmoc Boża. Moje azylanctwo francuskie, no szukałem prawdy przez całe i doszedłem do tego, że jestem tradycyjnym, polskim, starym, niepostępowym katolikiem. Nic więcej. Widziałem głupie francuskie zarozumialstwo, aroganckie, amour de soi, co znaczy miłość własną. Ten naród niszczy dobrowolnie własną kulturę i kapitał, który zdobył. Nie wiem, jak to będzie. Może święte francuskie go uratują, bo mają pewną zasługę tam wysoką. Może, daj Panie Boże. No to co jeszcze? Kto? Czy jest taki obraz, z którym trudno się panu... Ja tutaj głos jest... Czy jest obraz, z którym... Czy jest taki obraz, z którym bardzo trudno panu się rozstać, malowany? Nie, nie ma. Ponieważ ja mam temperament Chopin.
pracz. Co to jest szop pracz? On ciągle wodzie i on jest czysty, ale... Moja żona mi mówi, najlepiej iść do cystersów. Tam nie ma nic, tylko kołek do siedzenia, pryczy nie ma, tylko podłoga. Mnie to odpowiada. Ona upolitycznia się od rana do wieczora, aż szkiełko i oko ogląda. Ja, dla mnie to jest obciążenie mentalności i mózgu. Ja zaraz, aha, o czym to myśmy mówili? O obrazie, który... O obrazie. Więc te wszystkie obrazy, które ja, malując obraz, jestem wiedziony chęcią i zachwytem osiągnięcia nowej jednorodności. Jedna niejednorodność, druga, trzecia, czwarta. A potem jak już obraz jest, bierzcie go z tą cholerę, niech znika z oczu, bo on zajmuje przestrzeń, zbiera kurz, ja nie mogę spać. Niech pan tak nie zachęca, bo... Wszystko jedno, za jakie pieniądze, a ponieważ żona bardzo słusznie umie liczyć, to liczy pieniądze takie, żeby do okupa się trzymała do kupy mniej więcej. A ja tam, to już nie moja działka, to już nie rozstaje się. Ja mówię go, go, go! Prawdziwa sztuka zawsze się obroni. A tak, to jest moje, no taki, tak. A był Malraux, wielki, bardzo dobry, minister kultury czasów de Gaulle'a. On mówi o malarstwie tak. La peinture, c'est complètement, monsieur. Voilà ce qu'il a dit Malraux. Oui, Malraux, André. La peinture, c'est complètement inutile, mais indispensable. Malarstwo jest kompletnie nieużyteczne, ale nie do zastąpienia czym innym. I tym pięknym, może to już doskonała puenta jest, poproszę przedstawiciela. No to co robimy? Starostę, nie, jeszcze mamy tutaj przemówienie. Proszę Marku. Szanowni Państwo, ja nie będę przemawiał, bo po takim artyście, takim mówcy ciężko cokolwiek powiedzieć lepszego. Także wiem, że te nasze przemówienia są niezbyt lubiane, tylko bardzo, bardzo krótko. Jest mi niezmiernie miło, że możemy w pile gościć takie postaci jak pan Sasza czy pani Carmen. Ja może powiem, że świat jest mały. Ja kilka lat temu usłyszałem pani Carmen w pewnym towarzystwie wiele ciepłych słów, że jest wybitną znawczynią sztuki, co jest na pewno prawdą. Brawa dla pani Carmen, może wszystkie tutaj, jeżeli można, uhonorować. Zapraszam pani. I powiem szczerze, że posłuchałem i dwa tygodnie temu dowiedziałem się od pana, zapraszamy, od pana dyrektora, że pani Carmen będzie gościła w Pile. To nie mogło być inaczej. Natychmiast tutaj przybyłem, jestem i sobie z panią Carmen potem porozmawiam, skąd ją znam, bo jeszcze dokładnie nie uchyliłem wszystkiego, gdzie i jak słyszałem o niej. Jest w imieniu zarządu powiatu pana starosty, wręcz teraz kwiaty tym wspaniałym paniom. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. Jeszcze przepraszam, bym zapomniał, bo jest osoba, która też jest godna wyróżnienia, bo jeżeli by nie pan dyrektor, nie byłoby tych zacnych gości. Brawa dla pana dyrektora Edwarda Wolskiego. Brawo. Jestem pełen szacunku i podziwu, że potrafił pan tak wielkie postaci do naszej, no niewielkiej Piły w porównaniu do Warszawy czy Paryża sprowadzić. Dziękuję bardzo. Powiem ja tylko, żeby nie sprzymierzeńcy w zarządzie powiatu, to nie byłoby tej galerii. Powiem, że nasz zarząd powiatu tutaj dba o to, żebyśmy mogli działać. To jest bardzo ważne w tej przestrzeni i w tych trudnych czasach. Brawa jeszcze dla naszych... dla naszych gości, dzięki którym ta piękna światowa sztuka gości w Pile. Tak, zdjęcie jeszcze. Tak. Dobrze.
A teraz, proszę Państwa, dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Przed Państwem jeszcze jedna niezwykła chwila, może chwil kilka. Recital fortepianowy w wykonaniu znanej Państwu, wspaniałej naszej pilskiej artystki Jolanty Reszelskiej. Pani Jolu, prosimy na scenę. Thank you.
straszliwie się tam nudził. No i niestety musiał tam przebywać, a poza tym zaczął przysłuchiwać się melodiom kujawiaków, mazurków, obertasów, które później przesiąkły do jego muzyki. Ja już kiedy wspominałam, nie cytował zbyt często oryginalnych melodii ludowych, ale tak przesiąkł duchem tych melodii, że tworzył własne, równie piękne, wzbogacając je bogatą strukturą harmoniczną. Tak więc na zakończenie krótkiego recitalu na drugą nóżkę, jedną nogą we Francji, drugą w Polsce, Fryderyka Chopina Rondocella. Thank you.
Zdzisław Sasza Stawiarski. Cudowni artyści. Wspaniały wieczór. Długo Państwo zapamiętacie tę chwilę. Zobaczcie, co z nami może zrobić sztuka. Wspaniała dobra sztuka, ile serca, radości, optymizmu. Będzie dobrze. Dziękujemy za tę cudowną obecność, za ten wspaniały recital. Panie Jolu, mam nadzieję, że to nie ostatni, bo słuchając Pani ostatniego akordu mi się przypomniał jeszcze jeden wiersz polski, zawieszony między Francją a Polską, Adam Mickiewicz. On tak napisał ładnie o kim innym, co prawda, że Pani Jolanta przestała grać, a echo jeszcze grało. Jeszcze chwila w tej muzyki.
który naprawdę wiele nam dzisiaj pomógł, żeby ta impreza się odbyła. Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Doceniamy to wspaniałe. A teraz cóż, proszę Państwa, podziwiajcie, oglądajcie i zaczepiajcie naszego artystę, bo on na to jest przygotowany. Dziękuję za uwagę i naprawdę cieszę się, że w tak trudnym czasie mogliśmy przeżyć tak piękny wieczór. Świat jest piękny. Dziękuję.